Cześć, siema, witajcie w kolejnym odcinku z serii Biedne Gospodarstwo. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zepsuł nam się kombajn i w dzisiejszym odcinku przyjedzie do nas sąsiad, który pomoże mi go ściągnąć z tego pola jakoś. Mam nadzieję, że się uda i na gospodarstwie będę mógł go sobie jakoś tam zobaczyć, co tam się zepsuło, co nie działa. Jak widzicie, linkę mam, przyniosłem sobie i pożyczyłem także takiego drugiego sąsiada, który ma jakiś taki większy kombajn, pożyczył mi wózek swój. Mówił, że mu niepotrzebny, to sobie wziąłem. I tak, wy na wstępie tego filmu możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Ja już tutaj będę czekał na sąsiada, który zaraz powinien tutaj przyjechać. Który nie wie właśnie skąd on przyjedzie, czy gdzieś od tamtąd, tamtej strony, czy stąd. Zobaczymy. Linkę sobie możemy już podpiąć, tak w zasadzie. Kurczę, będę trochę z nią problemy, bo tak... Taki zaczep jest dość, ciężko się zaczepia. O nie, jakiś problem jest. Jedzie już? O, coś tam jedziesz, widzę. Przybliżmy, jedzie tutaj sąsiad. Widzę, że zestaw wziął porządny, widzę John Deere, kurde. New Holland. Wyjdę do niego. No, siema sąsiad. Witam sąsiada, witam. To co, tutaj rozłóż się, no i spróbujemy go ściągnąć. Dobra, dobra. O, tu jeszcze widzicie, miałem ten bolec, znaczy ten tu. Wziąłem też również sztywny ten do ciągania, może tym się uda? Zobaczymy, bo temu łańcuch wziąłem ogólnie od krów. To co, sąsiad zjeżdża i będziemy ciągnąć. Lewy ta długa, to może się uda jakoś. Powoli, kurde. No ja już lecę pod linkę. Pod łańcuch bardziej, nie linka. Tak powiem wam, przyzwyczaiłem się do tej linki ciągle. No powiem wam, że tutaj będą lekkie problemy z podpięciem tego. Widzę to. Zrobimy krótkie cięcie i po prostu widzimy się za chwilkę. Dobra, udało się podpiąć łańcuch. To co, sąsiad? Ja wsiadam do kombajna i będziemy ciągnąć. Nie ma problemu. No dobra. To może sobie kamerę widzowie zmienię trochę. Czekajcie, jeszcze się zapytam tam sąsiada czegoś. Sąsiada, ty masz jakieś CB radio tam czy coś? Tym swoim. Mam. Nie ma problemu. No bo to ja tam włączę i będziemy się porozumiewać jakoś. Dobra. Halo, halo, sąsiad? Słychać? Słychać. Dobra. Tak, kamerę zmienię może. To co, ciągnij już sąsiad pomału. Może się uda. Pociągniemy. Sąsiad trochę w prawo to teraz, żeby jakoś tam go potem wepchnąć. Tutaj też będę jakoś starał się skręcać, chociaż tu kiepsko widać. Ale damy radę. O, tutaj. Jest trochę tutaj górka, jak widzę, to nie wiem, czy się w ogóle to uda. Dobra, starczy, sąsiad. To co, jak teraz sam się myślisz, co zrobić? To teraz będzie trochę ciężko to wepchnąć. Gdzie ty jesteś, sąsiad, w ogóle? Tu. Jak to myślisz zrobić? Planuję to podjechać
dać John Deere'em cofnąć tutaj trochę do tyłu, jak widzisz tutaj, żeby było łatwiej go wepchnąć i później turem upniemy trochę Nicholanda. Dobra, no to możemy tak zrobić. No nie podejść tutaj trochę i jakoś damy radę. No. Żeby go załadować potem na gospie, to jakoś tam... że się uda. Bo chyba już sąsiad. Żeby też tutaj... w ogóle równo. No... nie wiem, czy się uda, bo tutaj to widzę, że... ciężko będzie, bo widzę, że tutaj sąsiad ma, jak widzicie... z dwuosiową, czy tak nawet... znaczy... nie, czteroosiową ma. Tylko, że tu jest skręt na spodu i ciężko będzie. Jakoś tam spróbuj sąsiad to ustawić. Tam słyszysz? Dobra, może... jak tam już zobaczę zaraz. Dobrze, może popchniemy te tą rondelę. No bo wiesz co, sąsiad, daj trochę może do przodu daj. I z New Hollandem ja pokieruję jakoś, jak mnie popniesz tym turem. Jakoś może damy radę to zrobić. Dobra. Dobra, starczy teraz. Dobra, odepnij ci może co? Coś tam. Dobra, to odepniemy od kombajnu. Nasz łańcuch. Może jakoś się to uda. Ja tam popnij mnie od tyłu jakoś. Jakoś pokieruję, to zobaczymy. No. Dobra, odjeść tym sam się tym New Hollandem, bo ja tam kluczyków nie mam. Chyba, że zostawiłeś. Są w stacyjce? Wsiadaj do New Hollanda i cię popnę. Dobra, tutaj jakoś tak delikatnie spróbuj tym turem jakoś tak podnieść go do góry, żeby jakoś nie obejrzeć znowu za bardzo. Dobra. Ręcznie spuścimy. Tak tam w ogóle. Na szczęście się sterować to da. Jakoś idzie sąsiad, jak mnie tam słyszysz? Zaczynam. Próbuję skręcać. Och, kurde. Powiem ci, sąsiad, będzie ciężko trochę. Bo ta laweta jest krzywo i dlatego coś nie idzie. No, będzie ciężko. Jakby była prosto, to jeszcze jakoś by może wszedł, a tak to będzie. Dobra, więc to, powiem wam tak, widzowie, ja zrobię na chwilę cięcie, załadujemy to, bo widzę, że będą problemy, to widzimy się po prostu za chwilkę, więc na razie. Dobra, udało się nam załadować tego New Hollanda, już sobie tutaj siedzi. Co, się będziemy jechać do mnie na gospodarstwo, go tam wyładować i raczej tego wyładuję poza odcinkiem, już nie będę nagrywał, tylko... sobie go wyładujemy jakoś tam razem, co? Wsiaduj do swojego jelonka, no i jedziemy. Teraz pójdziemy do 60, ten header wziąć. No, odpalamy. Wiecie, jeszcze polecę do sąsiada na chwilę, coś nam tam powiedzieć. Sąsiad, wiesz, gdzie to moje gospodarstwo jest? Poprowadzisz mnie? Wiesz co, pojedź może tutaj do końca tej drogi polnej, tutaj, i potem w prawo.
I tam już takie, będziesz widział takie silosy po lewej stronie. Tak ja tam, Dobra. to tam jechać, bo ja będę jechał drugą stroną, bo tak będzie chyba Dobra, lepiej. postaram się trafić. No to, może trafisz. To tam do usłyszenia na gospie. Dobra. Sąsiad chyba wie, jak tam jechać. Będziemy 60. Dzisiaj taki odcinek właśnie. Taki inny. Co on tak ciśnie? Dobra. No, wózek tam nie spadł, bo jeszcze będę musiał oddać sąsiadowi. Ale to nie na odcinku. Ciekawe, czy już tam dojechał ten nasz sąsiad z niedaleka. Jak tam wózek, znaczy HD trzyma się. Dobra, te dziury takie to trochę zwolnimy. Czego tam nie widzę, może będziemy pierwsi koło tam silosów. No i w lewo musimy skręcić. Na gospodarstwo, jak pamiętacie dobrze. No nic nie jedzie, można skręcać. Jak tam? Header się trzyma, jak widzicie, już przyjedzie. To tutaj sąsiad, że wolno jedzie, żeby nie spadł tam, no, ten nasz kombajn. Dobra, przejdzie. Koło drzewa, też te drzewa tak posadziłem blisko. Kieroneczek trzeba odgasić. No tu się zatrzymamy. No tu się zatrzymamy i git. Jakoś dowiozę ten header. Tu jakieś problemy widzę ma sąsiad. O, przejdzie, dobra, idzie. Jak prosty sąsiad, kierownicy domu. Jakoś idzie pod górę, widzę trochę się chyba przesunął. Ale ważne, że nie spadł, bo tu ma te blokady. Dobra, starczy tutaj, niech stoi. Jakoś go tam wyładujemy później. Zamyślę, że będzie ten odcinek kończyć pomału. Ja sobie tam popatrzę, co tam w nim nie działa, że nie chce odpalać. Ciekawe, co tam się zepsuło. No myślę, że go sprzedamy, no. I tam nowszego kupimy, bo ten już taki już stary jest. To co, będziemy kończyć. Ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. I my się żegnamy z wami. Sąsiad, pożegnaj się, jeśli... Na razie. No, narka.